Panie Julianie, od października minęło parę miesięcy, znowu grupa poszukiwawcza jest w Kostrzynie, znowu prace w lesie. Co spodziewacie się znaleźć, proszę powiedzieć? No, mam nadzieję, miałbym nadzieję może w ten sposób, że nie znajdziemy nic. Lub chociażby, że będzie to tak jak dziś, czyli pojedyncze kości. Zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć. To, co znaleźliśmy ubiegłym razem, no, było w tak dużej ilości, że jadąc tutaj miałem bardzo mieszane uczucia, że może być podobnie. Dzień dzisiejszy na razie odpukać tego nie zapowiada i oby tak pozostało. Kto pracuje przy tych ekshumacjach? Przy tych ekshumacjach pracują wolontariusze, a więc nikt z nas nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia. Pracują wolontariusze z Kostrzyna, pracują wolontariusze z Łotwy, Litwy. Będą też, zapowiedzieli swój przyjazd, wolontariusze z Niemiec, Rosji, Ukrainy. Organizatorem prac i kierownikiem jest nasza grupa poszukiwawcza Wituś.